Cześć, witajcie. Dzisiejszy film zacznę troszeczkę nietypowo. Chcę wam dzisiaj pokazać, jak są niebezpieczne warunki atmosferyczne dzisiaj. Mamy 19 grudzień 2022, zapamiętajcie tą datę, bo w tym filmie cofniemy się rok do tyłu i potem wrócimy z powrotem do 19 grudnia 2022. Będzie ciekawy filmik, który nagrywałem najdłużej w historii tego kanału, bo nagrywanie tego filmu trwało aż prawie rok. I zobaczycie historię schodów, które widzicie z tyłu, a za chwileczkę wam pokażę. Zwróćcie uwagę, jaką mamy dzisiaj pogodę. Jest dzisiaj gołoleć w Bydgoszczy. Jest tak ślisko, że naprawdę bardzo ciężko iść. Ja specjalnie tak jeżdżę, w cudzysłowie, na łyżwach, żeby wam pokazać, jak to jest ślisko. I wchodzimy na schody, gdzie schody są mokre, ale mają swoją przyczepność. A dlaczego tak jest? Tak jest dlatego, bo tu jest wtopiony kabel grzewczy. Jeżeli jesteś ciekawy, jak to robiłem, jak przebiegały prace związane z wtopieniem tego kabla grzewczego pod okładzinę, czyli w tym przypadku granit, oglądaj ten filmik, a na pewno nie pożałujesz. Można to zrobić samemu, jest to bardzo proste, bardzo łatwe, no i bezpieczne przy takiej pogodzie, jak mamy dzisiaj. Hejo! Cześć, witajcie. Następny dzień. Już miałem kleić granity, ale mój tata, Ryszard, wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić podgrzewanie schodów. No i zakupiłem kabel grzejny i za chwileczkę będę ten kabel przyklejał do stopni i dopiero na to pójdą płyty granitowe. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to kleję i jak to będzie wyglądało, to oglądajcie ten filmik. Hej! Mamy już listopad, dlatego się zrobiło szybko ciemno. Mamy godzinę 17, a już mamy mrok, ale posiłkujemy się lampą i jak widzicie, to jest kabel grzejny, który zakupiłem w bydgoskiej hurtowni elektrycznej. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za kabel, jakie ma symbole, to wszystko będzie w opisie. No i postaram się dzisiaj przykleić ten kabel tutaj do tych stopni wcześniej przygotowanych. Już są przygotowane, zabezpieczone hydroizolacją i do tego będziemy na ciepły klej. Na te pałki z ciepłego kleju będziemy przyklejali to do stopni. No i później dopiero na to przyjdzie wierzchni element, czyli granit. Tak jak widzicie, mam już zrobione raz, dwa, trzy, cztery, prawie 5 stopni. Na dzisiaj myślę, że zrobię do końca tutaj ten pierwszy bieg i będę kończył. Tutaj się posiłkuję reflektorem, no bo już jest ciemno strasznie, ale myślę, że dzisiaj ten bieg jestem w stanie tutaj dokończyć. Zacząłem około godziny 17, w tej chwili jest godzina 17:45, także 45 minut mi zajęło zrobienie. Tutaj teraz posiłkuję się cegłą rozbiórkową, żeby mi trochę przycisnęła. No ale myślę, że w ciągu 2 godzin jestem w stanie zrobić jeden bieg, potem ten podest, czyli z godzinkę, czyli 3 godziny i znowu 2 godziny drugi bieg, czyli około 5 godzin mi powinno zająć przyklejenie tego kabla grzewczego na schodach. Mamy taką pogodę, bo już jest 2 grudnia, że musiałem wstrzymać pracę. Zbudowałem namiot, ale niestety wiatr był taki, takie wietrzysko, wichura, że praktycznie cała plandeka została zerwana. Dzisiaj jest taki dzień, można powiedzieć, suchy, bez deszczu, bez śniegu. Jest w miarę temperatura na plusie, więc postanowiłem zrobić dalszy etap, czyli ten drugi bieg. Zacząłem wklejać kabel grzejny, bo bez tego kabla nie mogę dalej kleić granitu i od tego muszę zacząć. Także dzisiaj mam w planie, jest już godzina 18, mam w planie zrobić ten bieg, te 10 stopni do końca w tym kablu grzejnym. Po to, żeby jak przyjdzie pogoda lub jak podreperuję namiot, żebym mógł kleić dalej granit. Śledźcie ten filmik, oglądajcie. Mam nadzieję, że już za krótki czas, dla was to będzie krótki czas, a tutaj u mnie może się to rozciągnąć w naprawdę kilka dobrych tygodni, bo pogoda jest taka, a nie inna. No ale walczymy dalej, do zwycięstwa. Pozdrowienia, Adam Goździewski, hejo. Cześć, witajcie, wracamy po 7 miesiącach na te schody. Jak widzieliście, w listopadzie tutaj kleiłem kabel grzewczy.
Mamy teraz już przyklejone stopnie granitowe. No i schody mamy praktycznie gotowe. Został nam tylko ten balkon u góry. Mamy tam jeszcze kilometry kabla do położenia. Pokażę wam teraz jeden z elementów następny. Tylko podam wam datę, żebyście zobaczyli na tym filmie, jak ten film się rozciągnął w czasie. Dzisiaj mamy 27 lipca 2022. I chodźcie ze mną. Tak jak widać, mamy stopnie. Tu mamy pod tymi stopniami wszędzie kable puszczone. No i dochodzimy do momentu, gdzie na początku miał być wklejony taki sam stopień jak ten, miał być wklejony tutaj, ale stwierdziłem, że zamówię sobie element taki duży już do samego końca. Wczoraj tutaj Daniel wyszlifował ten beton, obniżył go o centymetr, z tego względu, że tutaj jak się przyjrzycie, to te wszystkie stopnice są 3 cm grubości, a tam już na całym balkonie pójdą płytki granitowe w tym samym kolorze, też w bianko. Ale cieniutkie, takie 1,5 cm, może się uda, że 1,5 cm, jak nie to dwójki. I dlatego ze względu na to, że tu przyjdzie ten podest 3 cm, to tu musimy mieć centymetr być niżej. I tutaj już od razu pod ten podest wkleiliśmy kable grzewcze, bo tu będzie takie najbardziej newralgiczne miejsce. I tak samo tutaj to pole jest najbardziej newralgiczne, bo jak tutaj widzicie, jesteśmy pod chmurką, jak tu dużo śniegu napada, to tu jest takie najbardziej, lód się zbiera właśnie w tym miejscu. Tutaj już dalej mamy też balkon przygotowany. Musieliśmy delikatnie zeszlifować te dwa ostatnie pola, żeby nam się ta 2-centymetrowa płytka zmieściła pod drzwiami, bo tutaj drzwi się otwierają na zewnątrz. Także tutaj szlifierką do betonu Daniel ładnie zeszlifował te dwie tutaj pozycje. Nie chcieliśmy szlifować całego balkonu, także tutaj od tego miejsca już delikatnie pójdzie te 0,5 cm spadu na tych 1,5 metra, to nie będzie dla oka widać i wejdziemy ładnie wtedy z tymi płytkami granitowymi pod drzwi. Jeszcze wam pokażę, ile zostało tego kabla. Ten kabel mamy tutaj przypięty do barierki, także tego kabla jeszcze trochę jest. Będę musiał go całkiem rozłożyć, policzyć, ile metrów zostało, i wtedy tutaj ponacinam rowki i ten kabel wpuszczę w grubość tego betonu. Także to też będzie na pewno na filmie, ale kiedy to będę robił, tego nie wiem. Tak jak powiedziałem, 27 lipca dzisiaj jest, a wy zobaczycie następnym razem, jak tutaj będę pewnie nacinał te rowki pod te kable. Na razie wygląda to tak, za chwileczkę to wyrównamy wszystko klejem i przygotujemy już pod wklejenie tej ostatniej płyty z granitu. Cześć, witajcie, kolejny dzień. Tak jak widzicie, schody już są obłożone granitem. Zabieramy się pomału za robienie tego tutaj balkonu. No i tutaj pole, które Daniel wcześniej już, tak jak widzicie, tutaj zrobił delikatny uskok po to, żeby tutaj przyszła jedna duża płyta. A ja dzisiaj zabieram się za wyfrezowanie, tak jak jest narysowane, rowków, po to, żeby ten kabel grzewczy wpuścić tutaj w beton. Do wycięcia tych rowków użyję takiego frezu. To jest centymetr grubości ma ten frez. To jest, można powiedzieć, tarcza diamentowa, ale pogrubiona aż do centymetra. No i będę nacinał rowki po to, żeby ten kabel się schował. Za chwileczkę na timelapsie zobaczycie, jak mi poszło. Jak widzicie, już mamy kabel grzewczy wtopiony tutaj w grubość balkonu. Ten cały balkon, on wystaje ponad dom. Kabla tutaj dosyć intensywnie położyłem, bo w tym miejscu nie ma zadaszenia. Także tu jest czasami dużo śniegu leży. Dzisiaj ta płyta granitowa trafi tutaj. Kabel grzewczy mamy położony też tutaj na skraju, bo tylko tyle kabla starczyło. Także idzie pierwsza pętla, tam aż do radia i zawraca. Druga pętla starczyła tylko tutaj do tego miejsca. Wraca i tędy wchodzi tutaj kabel
Będę go dzisiaj montował, żeby przeszedł do budynku. Jeszcze jedna ważna rzecz, którą przy takiej instalacji trzeba zamontować, to właśnie dzisiaj będę się tym zajmował. Jest to czujka temperatury i czujka wilgotności, która musi być zamontowana tutaj równo z powierzchnią, także trzeba będzie otwornicą wyciąć otwór, żeby to zagłębić. No i ważne jest, żeby ta czujka temperatury była w 5-centymetrowej odległości od kabla grzewczego, bo ona bierze temperaturę powietrza i też będzie brała temperaturę posadzki, w której będzie zatopiona. No i tutaj też ten rowek jest przygotowany po to, żeby ten kabel też schować w grubości betonu. Jak to mi się uda za chwilę zrobić i ten kabel i część kabla grzewczego wpuszczę już do budynku, to za chwileczkę dzisiaj hydroizolacją przeciągniemy jeszcze raz cały balkon, bo tu mamy częściowo już ten kabel zatopiony w hydroizolacji, ale przeciągniemy jeszcze cały balkon, bo tu mamy jeszcze niektóre miejsca, gdzie jest żywy beton, także jego trzeba będzie też zabezpieczyć hydroizolacją. No i wtedy myślę jutro już zaczniemy kłaść tutaj okładzinę z płytek granitowych. Dzisiaj jest 14 listopad, jak spadnie pierwszy śnieg, to zrobimy test, włączymy to, zobaczymy jak to działa, czy to roztapia śnieg. Postaram się też pożyczyć od kolegi kamerę termowizyjną, także wszystko na filmie zobaczycie, jak to śnieg rozpuszcza. No właśnie przyszła druga warstwa hydroizolacji. Tu już jest zatopiony ten czujnik temperatury i wilgotności, tak jak wam wcześniej pokazywałem. A my teraz będziemy wklejać tutaj w to miejsce ostatni duży element, ten, który jest tam przygotowany, on będzie za chwileczkę wklejony tutaj. Tutaj też już są wcześniej zatopione kable. Za chwileczkę będziemy go montować. Słuchajcie, kolejny dzień. Wczoraj wieczorem jeszcze udało się zrobić jedną warstwę hydroizolacji tutaj odtąd do końca, bo ten pas cały był zrobiony na dwa razy. Wczoraj wieczorem jeszcze zrobiłem drugą warstwę, tak jak widzicie, ten ciemniejszy element tutaj. Także już jest wszystko przygotowane i zabieramy się za kładzenie płytek granitowych. Płytki 1,5 cm grubości z firmy Granit, oczywiście Solca Kujawskiego. Tu już mamy rozłożone, przygotowane. Wszystkie brzegowe płytki są opolerowane tam, ale to jak w późniejszym terminie skoczymy na rusztowanie, to wam pokażemy też, jak wygląda od tamtej strony, od barierki. Zaczynamy tutaj od narożnika, żeby nam tu ładnie wszystko wyszło. Tu zrobimy trzy pasy, bo płytki są 30x30. I później z dwoma rzędami polecimy aż do końca, tam aż do samej ściany. To będzie około 60 cm. Cały balkon ma 126. Także będziemy tutaj w połowie, tak żeby można było do mieszkania wchodzić, bo na końcu są drzwi. Także dzisiaj mamy w planie położyć te dwa pasy. Może jak się uda, to dołożymy część trzeciego. I wtedy, bo dzisiaj mamy piątek, wtedy w poniedziałek będziemy kończyli całość. Chyba że jutro mi się jeszcze przed wyjazdem coś uda położyć, to może jeszcze jutro też coś położę. A tutaj mamy tą naszą czujkę, którą wczoraj montowałem. To jest ta czujka temperatury i wilgotności. Ona będzie zatopiona pod płytkami. No to na tyle. Marek zabezpiecza schody, bo jak będziemy chodzili, może nam się przydarzyć wdepnąć w klej. Także lepiej przykryć, zabezpieczyć, żeby później nie czyścić. No to nic. Witam was. Kolejny etap. Powiem wam datę, jaka jest. Dzisiaj jest 14 grudzień 2022. Mroźny dzień dzisiaj w Bydgoszczy, bo mamy minus 5 stopni. W tej chwili jest słonecznie, ale mroźnie. I zwróćcie uwagę, jak tutaj w tej chwili wygląda ten balkon. Jak tutaj były płytki wklejane, pod spodem jest ten kabel grzewczy. I zwróćcie uwagę, że płytki są suche. Tu możecie zwrócić uwagę, na dachu jest śnieg, bo trochę wczoraj też pruszyło. A schody są bez odśnieżania. Bez odśnieżania są suche. Kabel nagrzewa się do plus 10 stopni. Czyli nie jest to odczuwalne, jakbyśmy rękę przyłożyli, to granit jest nadal zimny, ale powoduje to, że roztapia się śnieg i lód. I dzięki temu mamy tutaj dużo bezpieczniej to zejście na dół.
A zaraz wam jeszcze pokażę, jak wygląda ten sterownik. A tak jak widzicie, wszędzie jest śnieg, a tutaj mamy bez odśnieżania, mamy czysto. Jeśli chodzi o sterownik tego całego kabla grzewczego, ja sobie go zamontowałem w spiżarni. Założyłem sobie osobny bezpiecznik, także mogę w każdej chwili to ogrzewanie tych schodów wyłączyć. Tutaj ustawiam sobie temperaturę, ja mam w tej chwili ustawione na plus 5. No i tu jest jeszcze time set, czyli po jakim czasie ma to się wyłączyć. Tam jest zatopiony czujnik zarówno temperatury, jak i wilgotności. Tu jest proste podłączenie, wszystko zgodnie z instrukcją jest zrobione. Jest doprowadzony kabel, ten grzewczy. On jest dwustronny, z jednej i z drugiej strony ma zasilanie, plus kabel od tej czujki temperatury i czujki wilgotności. To jest jedna czujka i tak to wygląda tutaj u mnie w spiżarni. Słuchajcie, mówili w wiadomościach, że będzie dzisiaj gołoleć i marznąca mrzawka i jeszcze nie mam zmontowanego filmu ze schodami i z tym kablem grzewczym i chcę wam pokazać, jak to wygląda teraz przy takiej temperaturze i przy takiej akcji, gdzie jest gołoleć. Widać tutaj, jest lód normalnie na barierce. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale spójrzcie na to. Tu normalnie czuć, że jest opór. Czyli widać, że są schody mokre. Pogoda jest jaka jest. Nie wiem, czy to widać na... Ja normalnie teraz sobie tymi schodami schodzę. Tu jest wszystko... Wszystko widać, że jest super. I teraz na tej kostce brukowej boję się, że się wywalę, bo widzę, że ona się świeci. Patrzcie. Jest normalnie szklanka, lód. Tu jest normalnie lód, jest marznąca mrzawka, gołoleć. Naprawdę widać, jak mi się nogi rozjeżdżają. I to naprawdę jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Bardzo niebezpieczna. A zwróćcie uwagę, co się dzieje w momencie, jak stanę na schodach. I schody są mokre, ale nie są śliskie. I teraz zwróćcie uwagę, jak to jest wysoko. Jeżeli nie byłoby tego kabla grzewczego i taka sytuacja byłaby na schodach, to naprawdę groziłoby to ciężkim kalectwem albo nawet śmiercią, jakby się źle spadło. Ja muszę tutaj posypać solą, naprawdę, bo jest szklanka, jest lodowisko. Także jeżeli ktoś z was się zastanawia nad zamontowaniem czegoś takiego kabla grzewczego, to naprawdę gorąco polecam, bo sami zresztą widzicie, w takich warunkach atmosferycznych i takie zewnętrzne właśnie schody czy podjazdy, no to jest bajka, nie? To jest bajka, naprawdę. Nic, tylko zakładać takie coś chociażby dla bezpieczeństwa i nie patrzmy na koszty, że nam będzie więcej prądu brało, bo tak naprawdę, jeżeli jutro będzie na plusie, to mi się samo wyłączy. Ja będę się z wami żegnał, dziękuję, że dotrwaliście do końca mojego filmu. To najdłuższy film, najdłużej powstawający film w historii mojego kanału, bo aż chyba 13 albo 14 miesięcy. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Liczę na ciekawe komentarze. Napiszcie, czy podoba wam się pomysł właśnie z takim kablem grzewczym w takich newralgicznych miejscach oblodzonych albo gdzie nie ma zadaszenia. Bo też można ten kabel stosować na przykład na podjazdach, na zjazdach dla niepełnosprawnych, na zjazdach do garażu, żeby też samochód tam się na lodzie nie stoczył. Liczę na łapkę w górę, ciekawe komentarze. A jeżeli nie zdążyliście zasubskrybować mojego kanału, to mam nadzieję, że zrobicie to dzisiaj. Pozdrawiam, Adam Goździewski. Hejo!